W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z parafii z Nowego Sącza 20 października w ten poranek. I chciałbym, abyśmy wspólnie rozpoczęli ten dzień Bożym Słowem. Słowem, które zapisane jest w Starym i w Nowym Testamencie. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, 11 wierszu, tak czytamy. Rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Ewangelista Jan znowu pisze w 15 rozdziale, 15 wierszu. Jezus mówi: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg uczynił z ciebie swego przyjaciela, pisze Jan Chryzostom. Drodzy, słowo przyjaciel kojarzy nam się z osobą, która jest dla nas bliska, której możemy powierzyć wszystko to, co jest w naszych sercach, w naszych myślach. Możemy podzielić się problemami, możemy podzielić się z trudnościami dnia codziennego. Ten przyjaciel jest zawsze z nami. On nigdy nas nie okłamie, on nigdy nas nie zawiedzie. Dobrze wiemy, że w dzisiejszym świecie wiele mówi się o przyjaciołach, którzy zdradzają, którzy nie dają tej pewności. Mówimy, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Czyli w tym czasie, kiedy potrzebujemy szczególnej pomocy, kiedy potrzebujemy osoby, która może nas przytulić, która może być z nami szczera, która da nam ciepło i da nam możliwość wypowiedzenia swoich problemów. Wiele razy możemy wtedy zobaczyć, czy ta przyjaźń potrafi przetrwać wszystko. Czy możemy powiedzieć drugiej osobie nawet słowa, które nie zawsze są dobre, które sprawiają ból i które sprawiają to, że danej osobie może zrobić się przykro. Drodzy, prawdziwego przyjaciela poznaliśmy w Jezusie Chrystusie. Możemy z Nim rozmawiać. Możemy rozmawiać z naszym Stwórcą, tak jak z przyjacielem, jak czynił to Mojżesz, jak czynili to uczniowie. Drodzy, ten przyjaciel nigdy nas nie zawiedzie. Zawsze jest z nami, zawsze nas prowadzi, zawsze nas strzeże. Zawsze możemy wypłakać się w jego mankiet. Zawsze możemy powiedzieć mu o naszych problemach. Drodzy, ta przyjaźń nigdy nie zawodzi. On jest zawsze z nami i zawsze daje nam pewne oparcie. Nasza bieda polega na tym, że grzeszymy, że odwracamy się od naszego Stwórcy i zasmucamy Jego oblicze. Ale Chrystus jest z nami. On zawsze wytrzyma próbę przyjaźni. On zawsze wytrzyma próbę, na którą my często Go wystawiamy. Chcemy powierzyć Mu to, co nas boli, to, co nas dręczy. Aby każdy dzień był dniem, w którym możemy razem z Nim iść przez życie, przez nowy, kolejny dzień. Chciałbym, drodzy, żebyśmy wspólnie również zaśpiewali pieśń pod numerem 816. Szczęście.
Takiego pokoju i szczęścia życzę wam, drodzy, na ten dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem. Amen.